ale piłkarz to z La Liga leci właśnie w tym momencie. Mamy oczywiście walkout, ale jaki to będzie toc? Flaga Argentyny! Proszę, Argentyna! Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. No i co, dzisiaj odbieramy sobie nagrody za mistrzostwa FUT. W tym tygodniu są tocy z La Ligi. A te tocy tam, no taki powiedzmy w miarę, udało mi się golda 3 zdjąć. Mamy 2 player piki, 2 megapaczki i jedna metoda. No i co, lecimy z jednym. Nie łudzę się. Trzygen! Ej, dobra! 9-3 overall, co na przypałkę jest. No ale no, że wbiłem tylko golda 3, to mam wybór piłkarzy tylko spośród 3. Więc ten Ter Stegen, no myślę, że będzie dobry na przykład. No i co, ostatni player i będzie pewnie... Nie! Ter Stegen! Dobra, no to bierzemy tego z Galatasaraju, no bo przecież będziemy 2 razy tej Stegena brać, nie? Więc... No tutaj taki ten. Zostałem trochę strollowany przez tą grę i... Czekajcie, bo tu mi się Pieliński mówi, o kurde. Zostałem strollowany przez tą grę, więc to chyba jest właśnie oznaka, że... Trzeba jednak wbijać tego golda 2 co najmniej, żeby jednak ten wybór piłkarzy był po prostu większy. A tutaj coś z serwerami się dzieje, jakiś problem chyba jest. Ja chcę odebrać moje paczki za Division Rivals, halo? O, dobra. Nagrody dostępne. No to odbieramy sobie, bierzemy opcję trzecią, czyli paczki niewymienne. No i co, przechodzimy teraz do paczek. No i co? Aha, wystąpił błąd z serwerami, a? Here we go again. Dobra, już to jest wszystko chyba git, myślę, więc chyba możemy już otwierać. Aczkolwiek tutaj jakieś problemy występują z serwerami, no ale no, żadna nowość, 9 paczek, lecimy, złota paczka. Piłkarzy Prime teraz, o Boże, teraz będzie się otwierać kilka minut. O, jednak nie. Dobra, lecimy z pierwszą paczką. W pierwszej paczce jest walkout! Dobra, jeszcze niebieska flara. Nie ma niebieskiej flary, niestety. Ale co to będzie za karta? Jest to Brazylia, jest to środkowy napastnik, jest to Roberto Firmino. Ale walkoutu z paczek nie widziałem ostatnio. Widziałem walkouty z tych paczek za... Czekaj, to jest niewymienna ta... Nagrody z tych paczek widziałem ostatnio naprawdę bardzo rzadko, więc myślę, że jak najbardziej taki walkout z tej paczki niewymiennej będzie spoko. Ponieważ zbieram teraz na Emanuela Petita, Optimusa Prime, więc te niewymienne karty, no jak najbardziej mi się właśnie do klubu przydadzą, żeby było na to przepalenie na Petita w wersji Optimus Prime. W drugiej paczce jest walkout! Ej, co jest? 2 walkouty pod rząd! Dobra, jak ostatnio w ogóle nie było walkoutów, tak teraz są 2 pod rząd i jest to... Hummels, Boateng, zobaczymy, jest to Hummels, dobra, 89 overall, na przepałkę, zawsze spoko, o ile oczywiście to jest paczka niewymienna, to jest tak, to jest paczka niewymienna, więc Hummels tutaj jak najbardziej, zapraszam Cię do klubu na przepałkę. No i co, my lecimy z kolejną paczką za Division Rivals, albo to będzie za Foot Champions jeszcze, bo to jest Foot Champions też, jeszcze są dostępne w moim właśnie sklepie, bo na razie otworzyłem tylko... Dwie paczki niewymienne, no i co, paczka rzadkich zawodników. Czy tutaj i pozwoli mi otworzyć tą paczkę? Pozwoli. I co, może w kolejnej walkout? Nie, no to by było już za piękne. Aczkolwiek ekrany były, ale kto w tych ekranach był, to już nie wiem. To jest Danilo Pereira, Bernardeski, Rugani, dobre i Murillo. I to jest akurat paczka wymienna, no więc... Pozdrawiam wszystkich z tych paczek wymiennych. Zawsze musi dropnąć najgorsze, co się da praktycznie. Tutaj ten odcinek trochę jest taki spowolniony, że tak powiem, przez właśnie te problemy ze sklepem. Ale no żadna nowość. EA Sports. The game. Paczka rzadkich zawodników. Lecimy z paczuchą. No i co? Może walkout. Jak taka... Jest walkout w kolejnej paczce! Ej, co się dzieje? Jest toc! Dobra, teraz dla ligi. Z La Ligi toc, Hiszpania, Espec, czyżby to Santi Cazorla? Tak jest, Santi Cazorla, 9-3. Ej, 9-3 toc z paczki, to jest naprawdę dobry drop, ok? Ja tu jestem zadowolony, ja tu nie mam na co narzekać, więc myślę, że ten opening będzie pierwszym od kilku... Ej, to jest niewymienne, ajajaj, ojojoj, dobra, no to najwyżej... Ej, Son jeszcze i Witzel, halo! Co za paczka, ej! Ale to kozak paczka była. W sumie to jest Santi Cazorla. Ej, on ma 5 na 5!
Ej, kurczę, to ten Santika Zorla taki, powiem wam. No nie wiem, przetestować bym chyba chciał, jakbym miał skład Ligi Hiszpańskiej, aczkolwiek myślę, że jakoś tam będę próbował go przetestować, bo 5 na 5 sztuczek to jedynie tempo 78, ale no dobra, umówmy się, że na takie OSP chyba mógłby sobie poradzić z tymi 5 gwiazdkami sztuczek i 5 słabszej nogi. No i co, paczka rzadkich zawodników po raz kolejny. No i co, czy wystąpią problemy ze sklepem? Oczywiście, że tak, no bo to EA Sports. No i co, nie ma walkoutu w kolejnej paczce, no to by było za piękne. Aczkolwiek ekrany są, jest to Inform, Hiszpania, bramkarz, w ogóle ta drużyna tygodnia, no to teraz, no nie umawiajmy, umówmy się, to jest, no te drużyny tygodnia są śmieszne, ponieważ, o, niewymienna, dobra, więc będzie Inform na przepalenie. Aczkolwiek trochę, no, trochę mały overall, nie? Dobra, obydwie niewymienne. No bo umówmy się, no wszystkie rozgrywki w tych no, najlepszych ligach już się zakończyły, więc no nie ma z czego tak jakby wybierać, wam powiem. No i co, mega paczka. W ten piątek w ogóle serię A, wiesz, jest walkout po raz kolejny, halo, co się dzieje? Ej, ile mamy walkoutów teraz? Senegal, Mane, nie, to jest Koulibaly. Już myślałem, że Mane jednak. Dobra, Koulibaly 8-8, tylko czy to jest wymienna karta, czy niewymienna, jak jest wymienna, to spoko. To jest wymienna karta, dobra, więc Koulibaly jak najbardziej tutaj zapraszam cię do mojego klubu. No i co, lecimy z już ostatnimi megapaczkami, 3 megapaczki do końca, ale problemy ze sklepem dzisiaj są, kurde, no wam powiem. Jak przez 2 ostatnie tygodnie nie widziałem ani razu walkoutu w tych paczkach za Division Rivals. No to teraz już chyba 3 albo 4 walkouty zobaczyłem i jeszcze tutaj mamy De Rossiego 8-3, więc no De Rossi na przepalenie jak najbardziej, a nie, to jest wymienna, dobra, więc De Rossi tutaj jak najbardziej zapraszam cię. No i co, 2 mega paczki do końca, ja ten opening uważam za udany, no umówmy się, ten Cazorla 9-3, no jakby był wymienny, no to może tam coś byłby wart, ale no, że jest niewymienny, to jedynie na przepałkę. Albo mogę próbować tam jeszcze coś mi podziałać. Raul Albiol niewymienny tym razem również będzie jak najbardziej dobry na przepałkę, biorąc pod uwagę, że tak jak wspominałem, będę robił SBC do tego Petita. No i co, ostatnia mega paczka na dzisiaj. Ja już ten dopening uważam za udany, ale jakby jeszcze jeden walkout poleciał, to bym się nie obraził, ale no, no nie obrażam się, no nie mam prawa się obrażać. Też tej gena trafiliśmy w player pickach 2 razy. W tym tygodniu postaram się wbić tego Golda 2 co najmniej, żeby ten, żeby w Serie A mieć jakąś szansę na trafienie Cristiano Ronaldo, który tego totsa na pewno dostanie, więc kibicujcie mi. No i co? Odcinek myślę, że pojawi się kolejny. Nie wiem, możecie pisać propozycje. Aktualnie mam taki skład, bo no, tutaj nie ma żadnej wymiennej karty, umówmy się, okej? Okay? No brakło pieniążków, no niestety, wydane na to SBC z... No właśnie, zobaczycie to zaraz, więc nie będę wam tutaj spoilerował za bardzo. Kolejne SBC, tym razem gwarancja TOTS La Liga. Zaraz zobaczycie również tutaj, bo planuję sobie kupić za powiedzmy te 85 tysięcy, no już stracę. Paczka tutaj za 100 tysięcy bodajże jest za ważne mecze, więc zrobimy sobie to SBC, ale najpierw wyślemy SBC o gwarantowanego TOTSa z La Liga. Przewidziałem już troszkę wcześniej, taki jestem sprytny, że ten, że to SBC się pojawi i kupię sobie piłkarzy o wiele wcześniej i o wiele taniej. Przewidziałem ocenę zespołu i no i bardzo dużo zaoszczędziłem i trochę kart w sumie też sprzedałem, ale co? No te karty TOTS z La Ligi, naprawdę ciekawe, taki Messi, ale jakby pojawia się flag Argentyny, no to może być również Banega, ale piłkarz TOTS La Liga leci właśnie w tym momencie. Mamy oczywiście walkout, ale jaki to będzie TOTS? Flaga Argentyny, proszę, Argentyna! Nie! A few moments later.
Po raz drugi dostałem już zawału. Ej, aha, czyli mam dwóch niewymiennych teraz. Najgorzej. Co ja mam z nim zrobić teraz? I Carvajal. Ej, co ja mam z nim zrobić teraz? Przecież to jest... Najgorzej. I tutaj już odzyskaliśmy tą paczkę, w zasadzie długo strasznie było, trzeba czekać aż na jej naprawi ten błąd, ale otwieramy sobie paczkę właśnie z piłkarzem TOTS z Ligi Tureckiej i tym razem już mamy oczywiście walkout i zaraz zobaczymy, kto to będzie. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, jakie tam są TOTSy, a trafiamy prawego obrońcę z Galatasaray, overall 8-8, więc myślę, że na przepałkę jak najbardziej ta karta się nada. No i co, lecimy tutaj teraz paczki za ważne mecze. Nie zrobione są u mnie chyba w tym przypadku u mnie 4, ponieważ są potrzebne rzadkie karty, których w ogóle nie ma na rynku. Ale zrobimy sobie i mamy tutaj 4 paczki, zrobimy jeszcze tam jakieś wyzwanie i 4 paczki mamy na trafienie czegoś dobrego, a za tamte ważne mecze podobno jest paczka za 100 tysięcy, a tymczasem mamy wymiennego Informa FC Basel 76 Campo, dobra, 10 tysięcy. Zawsze panie trochę na to SBC wydałem, nie powiem, bo ceny kart poszły tak drastycznie w górę, że to jest po prostu masakra. A te moje inwestycje, no to ledwo coś się zwróciły. Nie ma walkoutu, mam jeszcze 2 szanse. Są ekrany, natomiast Anglia, bramkarz Pickford. No więc nic rewelacyjnego, a tyle ile poszło na to SBC. To jest po prostu coś niewiarygodnego. I co? Nie ma walkoutu po raz kolejny. Wiecie, jak ja dawno nie widziałem z paczki takiej walkoutu? Tutaj nie ma nawet ekranu, no więc... Wszystko wraca do normy, że tak powiem, powoli. Jeszcze jak uda mi się zrobić te ważne mecze, resztę to będziecie mieli ciąg dalszy. Ale nie ma walkoutu po raz kolejny. Ej, to jest coś serio niesamowitego z tymi paczkami, że na tyle paczek nie było nawet jednego walkoutu. I to jakie paczki? Dobra, słuchajcie, wysyłamy ostatnie SBC z ważnych meczy z UEFA Champions League. Wydałem na to, już nie chcę nawet liczyć, bo skupowałem tych na jego lanu, bo po prostu no nie miałem, znaczy no chciałem snajpić jakoś, no ale no nie wychodziło i po prostu uznałem, że po prostu no nie opłaca się tyle czasu nad tym siedzieć i po prostu wydałem te no trochę pieniędzy na te karty UEFA Champions League. Ale najpierw sobie tutaj otworzymy mega paczkę za to SBC właśnie Liverpool Barcelona. Bodajże nie ma walkoutu, mam nadzieję, że w tej paczce za całe to SBC no chociaż troszeczkę się zwróci, bo nie ukrywam, że to było no bardzo kosztowne w ogóle, że jej nie wiem, czy oni nie pomyśleli, że tak się rynek zachowa, mogliby jeszcze chociaż to SBC wypuścić na tego, na tych piłkarzy z UEFA Champions League właśnie, ale no nie ma walkoutu w tej paczce, całe to SBC, no właśnie, tyle w temacie. Nie wiem, czy oni nie pomyśleli, że tak rynek się zachować, po prostu wiedzieli to, ale nie ten. Jezus, ta paczka była chyba za 100 tysięcy. W tych paczkach dosłownie nic nie trafiłem, w żadnej paczce nic, tak, to była paczka za 100 tysięcy, już widzę. Patrzcie na to, paczka za 100 tysięcy.